Panie burmistrzu, oficjalnie wysypisko w Karczach jest zamknięte. Jak więc Urząd Miejski w Sokółce wytłumaczy sytuację, która miała miejsce wczoraj o godzinie 9, kiedy na teren wysypiska wjechała ciężarówka, została tam wpuszczona i dzisiaj ponownie kolejna ciężarówka została jednak zatrzymana przed wjazdem. Karcze ruszają czy nie? Szanowni Państwo, droga Pani redaktor, nie możemy tak powiedzieć wprost, że oficjalnie składowisko odpadów w Karczach jest zamknięte, ponieważ toczą się postępowania administracyjne, w których stroną nie jest gmina Sokółka, nie jest burmistrz Sokółki. Pełnomocnikiem w toczących się postępowaniach są kancelarie prawne i nie mamy bieżącej informacji na temat, jakie zapadły, najbardziej aktualnej informacji, jakie rozstrzygnięcia zapadły. Natomiast w dniu wczorajszym rzeczywiście miała miejsce według przekazanej notatki przez Straż Miejską w Sokółce próba wjazdu pojazdu, którego parametry, jak się nam wydaje, przekraczają ustawione znaki na tej drodze. Z tego też względu przekazujemy informację uzyskaną ze Straży Miejskiej do właściwych organów, które będą rozstrzygać, czy taki wjazd, czy nie zostały przekroczone przepisy w zakresie poruszania się pojazdu po tej drodze. Czy ewentualnie w grę również mogła wchodzić próba nielegalnego wwiezienia odpadów na składowisko w Karczach. Ale o tym rozstrzygnął w sposób miarodajny właściwe organy, a przede wszystkim Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Sądzę, że na skutek przez nas przekazanej notatki mam nadzieję, że odbędzie się kontrola doraźna. O taką kontrolę myślę, że będziemy wnioskowali, aby Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska sprawdził, co rzeczywiście zdarzyło się wczoraj na składowisku w Karczy. Czy wiadomo, skąd przyjechała ciężarówka i kto ją wysłał tutaj do Sokółki? Takiej informacji nie mamy, natomiast taką informację, ja sądzę, że bez problemu pozyska w najbliższych dniach policja, o pomoc do której również się zwracamy. Mniej więcej będzie wiadomo, kto ją przysłał i czy powtórzy się taka sytuacja? Sądzę, że w ciągu najbliższych kilku dni. Zwracam uwagę, że dzisiaj spotykamy się w piątek. Myślę, że w najbliższych dniach, w początku następnego tygodnia, taką informację przekażemy Państwu, a za Państwa pośrednictwem mieszkańcom Sokółki.